Wszyscy wiedzą, jak wygląda, wszyscy wiedzą, gdzie jest, wszyscy wiedzą, że można tu zobaczyć słynny ołtarz Wita Stwosza, ale kto potrafi opisać drugie arcydzieło mistrza, które jest w tym miejscu? Kto wie, co kryje tutejszy skarbiec? My to Państwu pokażemy. Skarbiec Kościoła Mariackiego to miejsce, do którego wielu chciałoby zajrzeć, ale nie może. Pan profesor jest tym szczęśliwcem, który zagląda, który co więcej skarbiec dobrze zna. Jak bogaty jest skarbiec? Co się w nim znajduje? Z całą pewnością jeden z najbogatszych skarbców kościelnych w Polsce, który był gromadzony od XIV wieku. Ja tutaj poprosiłem o przyniesienie kilku kielichów, bo to właśnie te naczynia liturgiczne, vasa sacra, święte naczynia, które są używane w liturgii Eucharystii, stanowią rdzeń, trzon skarbca. Skarbiec mariacki przechowuje kilkadziesiąt, ponad 50 kielichów historycznych, w tym wyjątkową w skali Polski kolekcję kielichów gotyckich. Chciałem pokazać tutaj kilka z nich. Na przykład kielich ufundowany w połowie XVII wieku przez rajcę krakowskiego Marcina Paczowskę, tego, który ufundował też, sfinansował też konserwację ołtarza mariackiego. Taki wydaje się nieco niekompletny ten kielich. Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, że to jest kielich szczerozłoty. To jest absolutna rzadkość. Natomiast niekompletny jest dlatego, że został w czasie II wojny światowej zrabowany przez hitlerowców i wrócił bez czary, bez górnej części. Ten z kolei największy i najwspanialszy kielich jest wykonany ze srebra. On jest dwa razy większy niż przeciętny kielich w skarbcu mariackim. I jest niezwykły. To jest fundacja biskupa przemyskiego Michała Wodzickiego, wykonana w połowie XVIII wieku w rzymskim warsztacie Antonia Arrighiego, jednego z najlepszych złotników działających dla dworu papieskiego. Chciałbym też zwrócić uwagę, że od połowy XIX wieku Kościół Mariacki zaczął być traktowany jako ważna świątynia narodowa. Poświadcza to na przykład ten kielich wykonany przez krakowskiego złotnika, który nazywał się Józef Hakowski. Mamy tutaj rzeźbioną figurę Polonii w koronie cierniowej. Na głowie no, przypomina się słynny obraz Matejki Polonia z 1864 roku. To chodzi właśnie o nawiązanie do tej koncepcji cierpiącej Polski ubranej w koronę cierniową. Ale złote kielichy to nie jedyna część skarbca. Są też ornaty, na przykład ten przepiękny, XV-wieczny. Tak, pochodzący z samego początku XV wieku. Prawdopodobnie lokalny wyrób, choć niektórzy uważają go za wyrób praski. Proszę zwrócić uwagę, to jest dzieło malarstwa, dlatego że haft był w średniowieczu traktowany jako technika malarska. Po łacinie haft to akupiktura, czyli malowanie igłą. I rzeczywiście no, mamy tutaj do czynienia ze wspaniale wymalowanymi nicią jedwabną i igłą scenami, przedstawieniami Marii i świętych. Przed nami jeszcze coś, co mogłoby zadziwić, jeśli się patrzy z bliska, widać napisy cyrylicą. Tak, bo to jest ruska skrzyneczka wykonana na Rusi na przełomie XV i XVI wieku, która prawdopodobnie pełniła pierwotnie funkcję naczynia skrzynki na sprzęty chirurgiczne, dlatego że jest zdobiona scenami z życia świętych Kosmy i Damiana, a to byli lekarze, którzy nie pobierali pieniędzy za swoją pracę. Po grecku byli nazywani anargyroi, a po rosyjsku biezmiedniki, czyli właśnie ci, którzy leczą, nie biorąc za to pieniędzy. I obraz z nożyczkami. Tak, bo to jest przedstawienie świętego Homobonusa, czyli patrona krawców. Obraz, który pierwotnie należał do cechu krawców, a w skarbcu jest przechowywany dlatego, że jest ubrany w srebrną sukienkę. I jeszcze jeden przedmiot, tak już pan profesor po niego sięga. Tak, przedmiot zupełnie niezwykły, dlatego że właściwie zupełnie nieznany, niepublikowany, nawet historykom sztuki nieznany, odnaleziony całkiem niedawno i zidentyfikowany. To jest laska kantorska, służąca do dyrygowania chórem w czasie uroczystości
kościelnych. Niezwykła dlatego, że raz ze względu na swoją funkcję nie mamy takich lasek kantorskich w zbiorach polskich. Dwa, ze względu na czas wykonania. Ona jest taka gotycko-renesansowa, można powiedzieć, pochodzi jeszcze prawdopodobnie z końca XVI wieku. No i wiemy, kto ją ufundował. Wybitny mieszczanin, rajca krakowski Kasper Gutentetter. Gdzieś około roku 1600. Także takie niezwykłe przedmioty związane z historią kościoła też możemy w skarbcu znaleźć. A gdyby ktoś zadał panu profesorowi pytanie, co jest najcenniejszego w skarbcu kościoła mariackiego? Na pewno ten zespół gotyckich kielichów. To jest ewenement w skali nie tylko Polski. Miejscem także niedostępnym na co dzień dla zwiedzających i dla wiernych jest kaplica Kaufmanów, czyli kaplica nawrócenia świętego Pawła. Do pewnego momentu, do pewnego stopnia widać ją z zewnątrz. Wyjaśnijmy, gdzie ona jest. Znajduje się ta kaplica na drugiej kondygnacji południowej wieży niższej kościoła mariackiego. Jest faktycznie bardzo ciekawym miejscem, dlatego że jest w zasadzie jedyną tego typu kaplicą zachowaną do dnia dzisiejszego z przełomu późnego średniowiecza i czasów nowożytnych. Jest wyjątkowa dlatego, że właśnie ma piękną kamieniarkę na zewnątrz, co jest jej cechą jakby charakterystyczną i tak naprawdę jest dużo bardziej bogato zdobiona na zewnątrz niż w środku. W środku to wnętrze jest dużo skromniejsze, te dekoracje. Jest też ciekawa dlatego, że właśnie dostęp do niej jest jakby z dwóch stron, z zewnątrz kościoła i od wewnątrz. Ktoś mógłby się zastanawiać, po co z zewnątrz? To też poniekąd świadczyło o tym, że rodzina, która dostała pod opiekę tą kaplicę, mogła się nią opiekować i odprawiać tam mszę, był zasłużony ród z XVI wieku Kaufmanów. Fundatorem był Paweł Kaufman. Pokazuje to, jak zasłużony, jak ważny to był ród w Krakowie, dlatego że oni mogli zarówno mieć takie prywatne oratoria, prywatne msze i dlatego mogli sobie wchodzić bezpośrednio z zewnątrz, ale też jest balkonik na zachodnim końcu południowej nawy, który pozwalał im również uczestniczyć w mszach takich ogólnych odbywających się. Które się odbywały w kościele. Tak. Skromna w środku kaplica za czasów Kaufmanów, drewniana ławka, drewniany ołtarz z cennymi obrazami. Z bardzo cennymi obrazami. Było to retabulum świętego Pawła Apostoła. Centralny obraz to było nawrócenie świętego Pawła autorstwa Michała Lancza, bardzo dobrego niemieckiego malarza tamtych czasów. Były jeszcze dwa obrazy poniżej, Predella i Zwieńczenie. Niestety do dnia dzisiejszego te obrazy się nie zachowały, całe to retabulum się nie zachowały, dlatego że no, niestety padły łupem grabieży dzieł sztuki w czasie II wojny światowej. Wywiezione przez Niemców, nie wiemy dokładnie, znaczy w ogóle nie wiemy dokąd, nie wiemy co się z nimi jest dzieje. Jest zaginionym obiektem, no i może kiedyś się odnajdzie, ale na razie pozostała nam jedynie kopia. Taką trzeba mieć nadzieję. Po Kaufmanach to oratorium, ta kaplica należała do Montelupich. Do rodziny Montelupich i tak naprawdę to są dwie ważne daty w dziejach tej kaplicy właśnie. Początek XVI wieku i rodzina Kaufmanów i początek XVII wieku rodzina Montelupich. Powtórne erygowanie było w 1614 roku, o czym świadczyła właśnie inskrypcja na predelli ołtarza. No i oni dodali dwie, powiedzmy, dekoracje. Jednym z nich była dekoracja w ogóle ornamentalna na ścianach i sklepieniach kaplicy, a druga to dwa bardzo cenne obrazy Tomasza de Labelli, na tamte czasy słynnego malarza. I one też troszkę zapoczątkowały taki nurt właśnie nowy w dekoracjach sakralnych, gdzie wypełniano przestrzeń obrazu. Która była, tak. Czasami właśnie dopasowywano kształty, dlatego te obrazy mają takie nietypowe kształty, bo są dopasowane do kształtu sklepienia i ściany. Wróćmy jeszcze do początku, bo to, że kaplica powstała w tym miejscu, już w wieży,
To wymagało jednak precyzyjnego planu, dobrego planu architektonicznego, dobrego przeprowadzenia budowy całej kaplicy. Czy to prawda, że Berecci, który budował wtedy kaplicę zygmuntowską na Wawelu, stoi za tym projektem? Wszystkie jakby ślady takie i fakty na to wskazują. Nie ma tego nigdzie w podaniach historycznych, jak i nie zachowały się dokumenty historyczne. Natomiast faktycznie, śledząc jakby stylistykę tej kamieniarki, można ją przypisać warsztatowi Berecciego i pewne elementy, które są na balkonikach tutaj, zarówno ten balkonik na zewnątrz, jak i wewnątrz, w bazylice, świadczą o takich charakterystycznych cechach stylu dla warsztatu Berecciego. Dźwięk hejnału, który rozlega się co godzinę z wieży Kościoła Mariackiego, znają, kojarzą wszyscy. Ale myślę, że nie wszyscy kojarzą inne dźwięki, jakie można usłyszeć, a jest ich całkiem sporo. Mamy cały zespół dzwonów w wieżach Kościoła Mariackiego, bo obu. Tak, mamy, oprócz tego, że mamy zespół dzwonów, to jeszcze mamy gongi zegarowe. I oczywiście cały ten zespół tworzy unikatową rzecz. Mało tego, te dzwony i gongi pracują codziennie. W niższej wieży, która ornamentuje fasadę Kościoła Mariackiego, ona nazywa się zresztą dzwonnicą, mamy cztery średniowieczne dzwony i jeden współczesny, który został odlany na 700-lecie parafii Najświętszej Marii Panny. On nazywa się Józef z Nazaretu. Jeszcze raz nawiązanie do tego, że kościół wybudowany przez mieszczan dla mieszczan. Natomiast cztery średniowieczne dzwony. Może zacznę od największego, który nazywa się półZygmunt albo rycerski półZygmunt, który został ufundowany przez rycerzy polskich, ale głównym fundatorem był ówczesny biskup Krakowa Zbigniew Oleśnicki, późniejszy kardynał. Dzwon ten poświęcony jest Bogu Rodzicy, ponieważ sentencje łacińskie na kloszu tego dzwonu mówią nam o tym. Dzwon waży około 5 ton, ma około 2 metrów średnicy. Drugim bardzo interesującym dzwonem jest dzwon, który się nazywa Tanebrat, królewski dzwon, który został ufundowany przez króla Władysława Jagiełłę. I fundacja tego dzwonu wiąże się z bardzo ważnymi politycznymi wydarzeniami, mianowicie układ w Krewie i koronacja Władysława Jagiełły w katedrze wawelskiej. Ponieważ dzwon ten został odlany 2 lata po koronacji, możemy uznać, że na pewno brała w tej fundacji udział również jego żona, królowa Jadwiga. Trzeci dzwon mamy teraz. Trzeci dzwon. Mamy dzwon misjonach. Wiąże się fundacja tego dzwonu z chrystianizacją Litwy. I czwarty, najmniejszy, mieszczanin, zapewne ufundowany przez mieszczan Krakowa dla swojej fary. Dzwonią 365 dni w roku, ale według pewnego harmonogramu. Bardzo ściśle określonego harmonogramu. Do tego jeszcze dochodzą dwa gongi zegarowe. Jeden z nich większy umieszczony jest pod hełmem hejnalicy i drugi mniejszy gong zegarowy umieszczony jest pod hełmem niższej dzwonnicy. Mamy jeszcze jeden dzwon, a właściwie dzwonek. Dzwonek dla umierających. Tak, to są tak zwane dzwonki zakonających i na zachodniej fasadzie Kościoła Mariackiego jest właśnie taki dzwonek umieszczony. To jest dzwonek XVIII-wieczny, aczkolwiek tradycja dzwonków zakonających jest znacznie starsza, bo pochodzi z XV wieku z Norymbergi i z Norymbergi przyszła tutaj do Krakowa. W czasach średniowiecznych, gdy konano, umierano, to wtedy informowano o tym parafię i dzwonek dzwonił, odmawiano oczywiście wtedy Anioł Pański. Dlatego też ten dzwon to jest dzwon świętego Michała Archanioła. Ponieważ święty Michał Archanioł jest symbolem, jest patronem dobrej śmierci i w starych pismach kościelnych opisuje się, że zawsze stał przy wezgłowiu konającego, pomagając mu przejść właśnie do
wieczności. Kiedyś te dzwonki były powszechne, teraz w Krakowie mamy tylko 3 takie, ale to już może poprosimy naszych widzów, państwa, żeby sobie sami sprawdzili, gdzie są pozostałe. My zachęcamy do tego, żeby przyjrzeć się, gdzie w Bazylice Mariackiej, a może na zewnątrz jest taki dzwonek. Ale musimy jeszcze naszym widzom powiedzieć, że dzwonek na fasadzie Kościoła Mariackiego dzwoni, bo dzisiaj on dzwoni w czasie uroczystości pogrzebowych, czyli niejako powrócono do starej tradycji. Ołtarz to najbardziej znane dzieło Witastwosza, nie tylko w Krakowie, na świecie. Dzieło, które jest tutaj w Bazylice, ale chyba nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że jest tu jeszcze drugie arcydzieło tego mistrza. W Kościele Mariackim zachowało się jeszcze drugie arcydzieło tego mistrza, to znaczy krucyfiks kamienny. Ten krucyfiks został ufundowany przez dzierżawcę Mennicy Królewskiej, Henryka Szlakera, który w swoim testamencie wspomniał, że on dał go zrobić. Otóż to musiało się dokonać przed wyjazdem Witastwosza do Norymbergi, który nastąpił w roku 1496. W czym jest niezwykłość tego krucyfiksu? No, tutaj tych niezwykłości jest bardzo wiele. Ja myślę, że po pierwsze, tutaj jak nigdzie indziej objawia się taki skupiony geniusz, można byłoby powiedzieć wola twórcza tego mistrza. Jego nazwano po śmierci jego Meister der Krucifixe, czyli mistrz krucyfiksów. To jest rzeźba kamienna, wykonana z jednego kawałka kamienia, tak zwanego wapienia pińczowskiego, krzyż, ciało, pierwotna korona cierniowa ażurowa, fałdy draperii, tak zwanego peryzonium, które otacza biodra Chrystusa. To jest wielkie dzieło techniczne w sensie takim rzeźbiarskim czy kamieniarskim. Ale jest to też arcydzieło sztuki. O tyle ciekawe, że Witstwosz, rzemieślnik przecież, wedle kategorii pojęciowych tego czasu, no miał jednak znajomość anatomii, jak pewnie mało kto zajmujący się taką praktyczną medycyną, mało który cyrulik, prawda? Porównywałem elementy tego ciała, wspaniale zharmonizowane, z podręcznikami anatomii dla medyków i to wszystko tam jest. To widać i mięśnie, to wszystko widać. I żyły, widać i ścięgna. Ścięgna, żyły, tak jak one są właśnie w tym układzie ciała, tak jak wyglądają przy tej funkcji ciała, które, uwaga, jest pokazane. No po śmierci Chrystusa, o czym najlepiej zaświadcza rana w boku, zadana, jak czytamy w Ewangeliach, po jego śmierci, ale jednocześnie jest to ciało żywe w jakiś sposób. No bo przecież ciało martwe obwisałoby, prawda, z krzyża. A tutaj widzimy i życie w całej fizyczności, i także w ekspresji. Czytałem o takiej teorii jeszcze bizantyjskiej, z XI wieku chyba, która mówiła, że w momencie, kiedy Chrystus umarł na krzyżu, wcześniej opuściło go bóstwo i wołał: Boże mój, Boże, czemuś mi odpuścił. Opuściła go ta druga osoba Trójcy Świętej. Opuściła go dusza ludzka. I dlaczego to ciało było nietknięte? Bo napełnił je Duch Święty. Ta myśl jakoś się dostała do świadomości chrześcijan, jakoś dotarła, nie wiem, czy w formie takiego konkretnego komunikatu, także i do Stwosza, który dużo musiał rozumieć, skoro takie rzeczy podejmował. Obok tego krucyfiksu jest też niezwykle ciekawe cyborium. Tak, cyborium autorstwa Jana Marii Padovano z lat 1551-54, w którego fundacji uczestniczył m.in. Andrea Marstella, złotnik krakowski i królewski także. To jest dzieło renesansowej sztuki weneckiej, w której odniesiono się także na przykład do kościoła świętego Piotra w Rzymie i do tak zwanego Tempietta Bramantego w Rzymie, w tej części środkowej, to znaczy w tej świątynce takiej stojącej na przepięknie rzeźbiarsko wykonanej z alabastru podstawie. Tam mamy kopułę świętego Piotra, tak jak wyglądała właśnie wtedy, i poniżej jako podstawa jest to Tempietto Bramantego. Więc mamy odniesienia do największej sztuki europejskiej tego czasu. Żeby je zobaczyć, trzeba tu przyjść, trzeba się zatrzymać, trzeba stanąć. Bazylika jeszcze ma wiele rzeczy, wiele miejsc nie do końca zauważanych, nie do końca odkrytych,
Ale nawet najbardziej znany ołtarz Wita Stwosza kryje tajemnicę o jego konserwacji. Już za tydzień. Dziękuję panu profesorowi, dziękuję państwu. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.